Dzień dobry. W tym filmie chciałem zająć się kolejnym twierdzeniem o serii twierdzeń o stycznych, siecznych i cięciwach okręgu. Wyobraźmy sobie, że mamy okrąg i punkt O leżący poza nim i z tego punktu wyprowadzamy dwie sieczne, które przecinają ten okrąg odpowiednio w punktach A, B i C, D. No i chodzi o to, żeby udowodnić tezę twierdzenia, że iloczyn długości OA i OB równa się iloczynowi długości OC i OD. No i jak zawsze trzeba coś dorysować. Dorysujemy cięciwy AD i BC. No i od razu zauważymy, że kąty ABC i ADC są równe, bo opierają się o tym samym, na tym samym łuku AD okręgu. No, w takim razie trójkąt OBC i trójkąt OAD są podobne, dlatego że no, dzielą jeden kąt o wierzchołku w punkcie O. I oprócz tego mają dwa jeszcze po jednym równym kącie. No to znaczy, że mają wszystkie trzy kąty równe, a zatem są podobne. No i stosunki ich boków, odpowiednich boków są równe, a zatem stosunek boku OA, długości boku OA do długości boku OD jest równy stosunkowi długości boku OC do długości boku leżącego naprzeciw OC, czyli do OB. No i rozwiązując tą proporcję, znajdujemy od razu, że długość OA razy długość OB równa się długości OC pomnożonej przez długość OD i to jest teza naszego twierdzenia.